Borys, idziemy na żywo, to tak wykorzystam sytuację. Powiedz, ponieważ to jest walka w 82 kg, czy nie było jakiegoś takiego ciśnienia, czy może zachęty, żeby spróbować jednak 8-4 i wtedy byłbyś podwójnym mistrzem, pierwszym podwójnym? Nie, wydaje mi się, że jeżeli zwycięży z Mamedem, to nie potrzebuje jak gdyby ani pasa, ani niczego takiego. Ja już wtedy będę się czuł mistrzem nie tylko dwóch kategorii, tylko generalnie, tak jak powiedziałem przed chwilą, wszechmistrzem w wszystkich walkach. Mamed powiedział w trailerze, że twoją mocną stroną jest chęć wygrywania pojedynków, a co jest jego mocną stroną, twoim zdaniem? No jest wiele tych stron, także nie będę ich wymieniał po kolei, ponieważ jest po prostu dużo. Jasne. Widziałem, że czytałeś książkę Mameda. Jesteś zainteresowany podobnym przedsięwzięciem ze swojej strony, może opisać, bo masz trochę najwyraźniej doświadczenia, czy może jeszcze potrzebujesz więcej? Szczerze powiedziawszy, myślę, że książkę można napisać wtedy, kiedy jesteś już jak gdyby po wszystkim. Ja jak już chciałbym taką książkę napisać, to właśnie wtedy, kiedy bym zakończył swoją karierę, w której mógłbym opisać jak gdyby to, co się wydarzyło właśnie podczas tych lat, podczas tej całej kariery, a później byłby czas na drugą książkę, co po karierze, bo nie zamierzam być jak gdyby jednym z wielu ludzi, którzy siedzą cały czas w MMA, bo nie wiedzą, co ze sobą zrobić, tylko mam jakieś inne plany. Wiem, że zakładasz zwycięstwo, jak każdy zawodnik. Jest to super fight dwóch mistrzów, ale równie też wiesz, że fani bywają bezlitośni i w przypadku przegranej tak naprawdę pierwsze, co powiedzą, to mistrz, który przegrał tak naprawdę. Czy to rozważałeś to jako taki argument, przyjmując ten pojedynek? Nie, w ogóle. W ogóle na to nie zwracam uwagi. Ja myślę tylko o tym, na co ja mam wpływ. Na to nie mam wpływu, co kto powie. Nie mam wpływu na jakąś odbiegłą przyszłość, także o tym w ogóle nie myślę. Myślę o tym, co jest tu i teraz, generalnie delikatnie wybiegając tylko w przyszłość, czyli do dnia jutrzejszego, i nie myślę o tym, co będzie później. Nie ma to sensu. Jak przyspieszyła twoja kariera od momentu ogłoszenia tego pojedynku, bo to jest historyczna gala, historyczny pojedynek? To znaczy, na pewno większe zainteresowanie wśród sponsorów, większe zainteresowanie wśród jakichś tam fanów. Tych, którzy byli, tych, którzy przyszli. Myślę, że po gali będzie to jeszcze wyjątkowy skok, ale szczerze mówiąc, to te 3 miesiące siedziałem głównie na sali i nie miałem nawet czasu skupić się tak skoncentrować swoich myśli na temat właśnie tego, jak moja kariera się rozwija, tylko koncentrowałem się tylko i wyłącznie na tym, żeby być coraz lepszym z dnia na dzień. A dotarły do ciebie jakieś informacje, jak Mamed zniósł to zbijanie do 82, bo jemu nigdy nie przychodziło łatwo do 8-4, więc 8-2 nie mam, żeby było ciężko. Ja generalnie w ogóle nawet nie chcę zakładać, że poszło coś nie tak, czy coś w tym stylu. Ja zakładam, że poszło najlepiej w jego historii, czuję się najlepiej i jutro będzie najlepszy Mamed kiedykolwiek. Bo jeżeli miałbym zakładać, że nie wiem, będzie jakiś osłabiony, czy coś w tym stylu, to w ogóle bez sensu. Ja zakładam, że to będzie najpotworniejszy Mamed w całej swojej karierze i ja wychodzę też najpotworniejszy i w takiej właśnie formie wygrywam walkę. Dzięki, Tygrysie. Dzięki.